Czas na, czy ten, kącik polityczny. Zapraszam serdecznie wszystkich, jakby załóż garnitur. Spokojnie, widzu, uspokój się. Kącik polityczny, a więc tak. Szymon Hołownia, orędzie do narodu, a potem, patrz to, sonda uliczna na temat PiSu. Dzięki Państwa głosom i rekordowej frekwencji wybrany 15 października tak, Sejm 10 kadencji ma najsilniejszy mandat w historii. W tym tygodniu posłowie i posłanki zdecydowali się powierzyć... To nie jest AI, przecież to jest PA. Strollowałbyś super ekspres ludzi, ludzkość? ...za szczytną rolę marszałka Sejmu. Dziękuję za okazane zaufanie jak to w głosowaniu, które jest jednocześnie dowodem na stabilność nowej większości. Sejm ma przede wszystkim służyć tym Polakom, którzy na co dzień w nim nie bywają. Będzie bliżej zwykłych, codziennych spraw. Przez tych kilka dni wprowadziłem już w Sejmie pierwsze zmiany. Zniknęły bariery, które od 7 lat niepotrzebnie odgradzały parlament od Polaków. Otwieramy znów Sejm. No bo jest słaba jakość, ale to nie jest AI. Media. Zdecydowaliśmy też o poszerzeniu prezydium Sejmu tak, by mogli nim zasiąść przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, od Lewicy po Konfederację. Tego wymaga szacunek do Państwa głosów. Bo demokracja to rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości. No jak tak. Państwo wiecie, sejmowa większość zagłosowała za 5 kandydaturami na wicemarszałków, a odrzuciła kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym zapewnić wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że miejsce w prezydium Sejmu będzie czekało na przedstawiciela państwa... Dzięki Gajdzik za jeden siat. Witam. ...państwa partii tak długo, jak będzie trzeba. Tak długo, aż klub parlamentarny PiS zgłosi kandydaturę posłanki lub posła, która spotka się z pozytywną oceną swojej dotychczasowej pracy przez większość koleżanek i kolegów z Izby. Przesady chyba, Quint. Zmian będzie więcej. Ale chcę Państwa zapewnić, to będą bezpieczne zmiany. Bardzo zależy mi na otwarciu Sejmu na rozmowę z ludźmi, którzy pełnią ważne dla Polaków funkcje, nieważne przez którą partię zostali mianowani. Chcę wysłuchać ludzi, których głos w ostatnich latach nie był brany pod uwagę. No generalnie na razie to brzmi tak, jakby on mówił o niczym trochę. Bo to naprawdę ocenimy dopiero po rzeczach, które będzie robił. Bo on tak mówi, wiesz, że będzie dobry, wysłucha każdego i się coś z tym zrobi, ale no właśnie, nie? To takie to właśnie jest polityczne gadanie, a on miał nie być takim typowym politykiem. Nie chcę słuchać takich rzeczy, tak szczerze od niego. Wolałbym tego nie słyszeć, tylko żeby tego nie nagrał. Po prostu, żeby robił swoje. Uwagę w wystarczający sposób. Bo to nie jest ważne, co on gada. Dziękuję panu profesorowi Adamowi Strzemboszowi za wczorajszą rozmowę o naprawie praworządności z poszanowaniem konstytucji i z korzyścią dla obywateli. Jutro pojadę do prezydenta Andrzeja Dudy, by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia rządu, który zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków, obniżeniem kosztów życia, zapewnieniem bezpieczeństwa. W najbliższych dniach zaproszę na spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym porozmawiam o udziale zwykłych... Nie, jak on będzie robił te rzeczy, co mówił, to git. Sobie ciekawe, czy to będzie robił. To trzeba będzie ocenić, nie? Obywateli. A ja jako naczelny reaktor ocenię to. ...w pracy Sejmu. Podziękuję też przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów i omówię z nim niezbędne zmiany w kodeksie wyborczym. Zwrócę szczególną uwagę na konieczność usprawnienia głosowania Polek i Polaków mieszkających za granicą. Nie mogę się też doczekać na spotkania z Państwem w budynkach Sejmu i poza nim, w całej Polsce. Czyli mogę przyjść i RL-a zrobić z Sejmu? Drodzy Państwo, w najbliższych latach na pewno nie unikniemy sporu. On jest częścią życia każdego z nas i istotą polityki. No tak. Mój cel jest prosty. Chcę, by jakość debaty i jakość prawa stanowionego przez Sejm radykalnie wzrosła. I żebyście Państwo za 2 lata patrzyli na polski Sejm jak na wzór kultury wzajemnej relacji. To ciekawa. A nie jak na jej zaprzeczenie. Żebyście nie tracili nerwów na politykę. Żeby ona zaczęła wreszcie dawać nam wszystkim nadzieję, że może być normalnie.
Ciekawe, czy on zrobi coś z tego, bo brzmi to ciekawie nawet i dobrze, ale jednocześnie trochę to brzmi jak polityczne pieprzenie o niczym, żeby tylko coś tam powiedzieć ludziom. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, sonda uliczna. Zobaczmy. No ta, zobaczymy, no bo jak Hołowni uda się te rzeczy zrobić, no to spoko, nie? Czy już by nie kupił? Plus taki, że jest spoza tego garnuszka, garnucha tego, nie? Czekaj, co ja mówię. Tych mord, co ciągle się widzi w Sejmie. Także git, no, ktoś inny. Zobaczymy, czy to odda. Oglądajmy. Teraz do więzienia. Polacy żądają rozliczenia PiS komentery, czyli ten program się jak nazywa. Obejrzmy. Rozliczać ten PiS czy nie? Bo Donald Tusk mówi, że musi być kara teraz. Dla Tuska kara. Nie było Tuska, to spokój był w Polsce. Tego chcecie ich rozliczać, jak no. Oni samo dobro robili. Ale konstytucja, wie pani, praworządność, nie. Pieniądze gdzieś wyprowadzane, tłuste koty, wie pani. Nie było nic takiego. Na pewno dużo przekrętów za czasów pandemii, afera z tymi wizami. Trzeba ich na pewno pieniężnie rozliczyć, tyle co oni się nachapali, czyli Pinokio Morawiecki, miliony złotych, to i... Cześć, co? Tyle co oni się nachapali, czyli Pinokio Morawiecki, miliony. Pinokio Morawiecki, ale to jest jedno i to... Czekaj, czekaj, on wie, czy on mówi... Czekaj. Dobra, masz. Złotych, to i... Ja nigdy się nie dorobię przez całe życie takich pieniędzy. Jak dawali ludziom, to ludzie brali. Skąd wiesz? Może się dorobisz? Wierz w siebie, koleżko. Nie. No ale głównie swoim dawali, to jest ten problem. Nie widziałem, Mirołek. A no i swoje... A tamci nie dawali swoim. Za te wszystkie wille plus, które Czarnek dawał swoim, za te wszystkie dotacje, no jest za co, no. Za sądownictwo trzeba ich rozliczyć, za rozwalenie sądów, za prokuraturę, co zrobili z prokuraturą, uzależnili od władzy. Wszystko było tak. A co się stało z obligacjami? Nie wiem, nie słyszałem, weź szybko napisz. Ja generalnie, jak państwo w czymś łatwa paluchy, to jestem z daleka od tego, także... Żadnych pieniędzy nie dałem w obligacje, ale co się stało? Nie słyszałem nic. Jakaś afera o obligacjach jest? Że a, bo tego do więzienia, to niech oni idą, niech Kaczyński idzie do więzienia. O. Sądzę, proszę pana, że nadejdzie czas taki, bo nic nie trwa wiecznie, że kiedyś ta koalicja przegra i to niedługo i właśnie ich będę rozliczać. Tych, którzy łamali zasady, naruszali konstytucję, czeka kara, a nie nowe stanowiska. Tak o politykach PiSu mówi Donald Tusk. Przed pandemią ileś kupiłeś obligacji indeksowanych inflacją i zrobili kilka... Ale co, Just Loser, bo mi tak napisałeś, że ja nic nie rozumiem. Musiałbym więcej doczytać, tak szczerze. Nie słyszałem afery o obligacjach. Ktoś wie, o co chodzi? Więcej? Będą siedzieć, Trybunał Stanu to byłaby dla nich pieszczota, tak mówił jeszcze niedawno w kampanii wyborczej. Co na to Polacy? Czy domagają się no to napisz, twardych rozliczeń polityków PiSu? O tym dzisiaj w komentarzach. Adam Feder, zapraszam. Czy ten PiS Mirołek, trzeba rozliczyć, no. Bo Donald Tusk mówi, że teraz czas rozliczeń. Co panie? Czego chcecie ich rozliczać? Jak no. Oni samo dobro robili. Ale konstytucja, wie pani, praworządność. Nie, praworządność, wszystko było w porządku. Aha, no ale czy myślisz, no dobra, dobra, rozumiem, to już rozrysuję to dla widzów i też dla siebie, czyli tak, według tej afery Morawiecki z ekipą, tak, kupili obligacje o inflację indeksowane, czyli na przykład jak jest inflacja 10%, to one płacą bazowo tam powiedzmy 4 plus 10, tak? I oni według tej afery wiedzieli, że inflację wypieprzy tam na prawie 20 i oni kupili tu obligacje, tak? No nie wiem, to by musieli serio wiedzieć, że tak wypieprzy, chociaż oni częściowo za to odpowiadają, ale myślisz, że aż tak? Czy oni są za głupi na to, czy nie? Czy oni tak dobrze grają idiotów? Ciekawe, to ciekawa teoria, trzeba by doczytać więcej, bo nie słyszałem o niej, ale ciekawe. Tusk mówi, że tam jakieś... To jest jeden kłamca. No ale jakieś pieniądze gdzieś wyprowadzane, tłuste koty, wie pan. Nie było nic takiego. Bo właśnie nie było nawet komu śledztwa przeprowadzić, bo pan Ziobro trzymał tam... Pan teraz no może, Kisuri. Tusk mu dowodni, to niech im osądza. Ale
No tak, tak, pierwszy jest inaczej, ale potem już jest to, co było, więc no tak. Jakby, jeżeli chodzi o to, ile oni by na tym zarobili, no to bardzo dużo, tylko oni by musieli przewidzieć, że tak wypieprzy ostro inflację. I pytanie, jeżeli da się udowodnić tym politykom, że oni to wszystko przewidzieli, że inflację wypieprzy, to może ich jakoś pociągnąć do odpowiedzialności za to, że przez nich to się stało, że była taka gigantyczna inflacja, czy jak zwykle zamieciony pod dywan będzie? Która jakaś tam nowa udowodni to? Będą tylko po prostu narzucać im jakieś kłamstwa, których nie było. Ale no winni... No tak, Glapiński czekaj, mogę tak mówić? Dobra, pan Glapiński, niech będzie, on zaraz pozwie. Tak, on to takie głupoty pieprzył jak na jakimś stand-upie na tych swoich tych, ale... Kurde, no nie wiem, bo to jest trochę teoria spiskowa. Ma to przełożenie na rzeczywistość, tam trochę się dodaje puzli, pasują do układanki niektóre. Ale niektóre są też trochę takie dorobione, żeby w ogóle cała teoria, trzeba ją zespoić właśnie takimi fragmentami zahaczającymi o teorię spiskową. I właśnie to jest problem. Obejrzałbym coś więcej o tym, taki cały film najlepiej, gdzie ktoś fajnie to pokazuje, łączy to fakty. I tylko, że no kurde, to jest takie ciężkie. I nie wiem, czy to się nawet by dało udowodnić im, to tak... Zahacza, wiesz, o teorię spiskową. Także no, ciężko, ciężko. No, Łukaszu, to prawda. Powinni chyba ponieść odpowiedzialność, ale prawda? Za co? No skoro tak chodzicie, mówicie, to musicie mieć coś, jakąś zaczepkę na nich, bo ja nie mam nic na nich. No bo wie pani, prokuratura nie stawiała teraz zarzutów, no bo pan Ziobro rządził, a teraz jak będzie nowa, no to może będzie stawiać jakieś zarzuty. Ja nie patrzę Ziobro czy nie Ziobro, ja sama widziałam. Dobra, a teraz się zapytam, czy jak było PO i mieli milion afer, to ktoś w ogóle poszedł siedzieć? Bo jak nie, to znaczy, że teraz też ich nie pójdzie siedzieć i za to, co robili w czasie PiSu, więc... Tak o niczym jest ta sonda uliczna, bo wiadomo, że nikogo nie skażą. Dzięki, Fidakor. Ale oni nie odwalali takiej maniany, ale tu chodzi jakby ogólnie mi o to. No widzę, ale to jest jakieś bardzo stare, Patryk. Już bym chciał obejrzeć więcej o tym, a nie coś takiego. Chociaż no mogę zerknąć takiego shota na szybko. Dzień dobry, Mateusz Kuchopek, TVN24. Panie premierze, kiedy i jakie obligacje zakupił pan za ponad 4,5 miliona złotych i czy przy tym zakupie kierował się pan prognozami dotyczącymi inflacji? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, skoro nakłaniamy wszystkich Polaków do tego, aby kupowali polskie obligacje, bo to jest coś, czego Polska dzisiaj w kryzysie rzeczywiście potrzebuje, ponieważ zmniejszyło się zainteresowanie polskimi obligacjami, to chyba dobrze, że w ślad za słowami, także moimi słowami, idą moje czyny. To się chyba nazywa konsekwencja i wiarygodność. No i nie wiemy i tak kiedy kupił i tak dalej. Jest gdzieś dowód na to, że on to kupił przed wybiciem inflacji takim dużym, to on by to kupił kiedy? W 2019 te obligacje? Czy w 20? Kiedy tak wypieprzyło najbardziej? Dawno temu. Widziałem to zaspany. Czy były, znaczy skrót jakiś był. Tego widziałem tylko. Nie było? Nie było nic. Wszystko było ok. Za co ten PiS rozliczać? Rozumiem, to. Swoje parę 8 lat. No ale co zrobi? No co, bardzo źle. Wszystko było tak, że bo tego do więzienia. To niech oni idą, niech Kaczyński idzie do więzienia. O, dla mnie to jest to. No. Myśli pan, że aż tak? A jak prezes, no. Ale to bardziej chodzi panu o praworządność, o deptanie konstytucji, zasad praworządności, czy też o jakieś takie... Dobrym ekonomistą był Morawiecki przed wejściem do rządu. No to by musiał, nie wiem, on ile ma lat Morawiecki? Z 50 parę. To niech pokaże, jak inwestował przez ostatnie 20 lat i będzie można drogą dedukcji dojść do tego, czy serio przewidziałby inflację sam z siebie i dobra inwestycja, bo ma dobry, ma nosa do tego, czy po prostu wiedza od środka i tyle, nie? I zakupił, bo wiedział, że i tak wypieprzy ostro.
Chociaż w sumie przed tym, jak wywaliło tak inflację, już dużo się o tym mówiło, że raczej wywali przez koronawirusa, wszystko zamknięte i jeszcze dodrukowywali ostro. To w sumie to nie było takie chyba ciężkie. Znaczy, to, że będzie aż taka wysoka, chyba ciężko było przewidzieć, ale to, że wypieprze jakąś tam inflację, to tam ludzie już przewidywali, nie? Finansowe malwersacje. Powiem panu, że chodzi mi o wszystko to, żeby ich właśnie rozliczyć. Wszystkich chcieli do więzienia pchać, bo tak było kiedyś właśnie, bo chcieli pchać, no. To niech pchają. No. Kojarzy pan jakieś... Dobra, koniec pieprzenia o obligacjach. Oglądamy to, bo 3 minuty, ja już to komentuję 40 minut. Oglądamy. Za które można by tam pociągnąć do odpowiedzialności? Afer było sporo, ale to nie mi osądzać, o partie sobie rządzą, no to partie najlepiej wygrywają. Ja jestem tylko piątkiem. Dobrze, czyli no sądy powinny chyba decydować, prawda, bo to... Ale sądy są jakie są, no, niestety, no. No tak, na razie pisowskie, no. Ja uważam, że PiS żadnego prawa nie łamało. Dali ludziom jakieś tam emerytury godne. Pani uważa, że złamali gdzieś to prawo, czy... Nie. Albo naginali... Ja sądzę, proszę pana, że nadejdzie czas taki, bo nic nie trwa wiecznie, że kiedyś ta koalicja przegra i to niedługo i właśnie ich będę rozliczać. Po Trybunał Stanu, bo nic nie trwa wiecznie. Się gadajmy o tych obligacjach. Ani to. Niech PiS ich również rozliczy. Dajmy co jest. Brał przykład z nich. Ten, bo dziękuję. Interesy wzywają. Sprzedałem to za 15 w zeszłym tygodniu, a cię odkupiłem za 50. Takie interesy robię. Co to jest? Taka ta, że w lesie sobie konserwę podgrzewasz? Co to jest? Mi się to podoba. Po prostu już zarobiłem to parę razy. Czy to jakaś lampa w dupę? Co to jest? Lampa jak? Ale dzisiaj jest lampa jak? I jeszcze raz, w drugą stronę. Trzeba coś próbować, nie? Tanio kupić, drożej sprzedać. No tak, tak, no ale jako w drugą stronę poszedłem. Jaki z Lombardu? Niestety, ale popracuję nad tym. Ładna rzecz, uważam. Może pójdzie drożej, uważam, nie? Bo to pewnie ma jakąś wartość tak, taką. Trzeba po tym posiedzieć, poszukać w internecie. Ale co to? Ty, to jest lampa! Tusk mówił w kampanii, oni będą nie siedzieć. Nie wiem, ale bez kabla? Trybunał Stanu to pieszczota, tak mówił. Na baterię. Ja myślę, że na pewno dużo przekrętów za czasów pandemii, afera z tymi wizami, coś by się na pewno znalazło. Urna. A kwestia praworządności, konstytucji, czy to też jest ważne? Tak, chociaż teraz to jest bardziej taka zasłonka, kto interpretuje to jak lampa wygodnie. Lampa łamana konstytucja była przez cały czas i to w pierwszej kolejności powinni zrobić. Rozliczyć dokładnie do cna, nie mścić się, bo tu nie chodzi o zemstę, tylko chodzi o rozliczenie. Donald Tusk mówi, że to taki fundament powinien być tak. Pod nowy porządek. Tak, zgadza się. Chociażby te ostatnio, co były kupowane wille, to co? Na co to było kupowane? No, to... Prawda jest taka, że ja wymagam trochę od życia, jakieś fajne ciuch, wakacje, dobre jedzonko, czy gierkę to chcę kupić raz na jakiś czas, a teraz to same rachunki porypane. No... Co zrobić? No, pieprzone życie. Tylko pytanie... Kurde, dobra, już się nie zapieprzam w ten temat, bo zaraz będę 50 minut i komentował filmik 10-minutowy. Oglądajmy na razie sądę uliczną. Prawo sobie takie wyprodukowali. Chyba to... A no właśnie, że sobie wyprodukowali takie prawo. To trzeba ich z tego też rozliczyć. Za witam, sądy, witam. Za sądownictwo trzeba ich rozliczyć, za rozwalenie sądów, bo sądy są rozwalone. Za prokuraturę, co zrobili z prokuraturą, uzależnili od władzy. Za to, że chcą wyprowadzić z Unii. Bo teraz prezes Kaczyński mówi, że to Niemcy rządzą tą tak, Unią tak, i że chcą no, nas no niech, tutaj... Ale niech rządzą, aby dobrze rządzili. Najechać i suwerenność nam zabrać. Lepiej jak Ruscy witam, rządzili, witam. Żebyśmy wrócili pod ruską łapę. A że Donald Tusk to w ogóle jest niemiecki wie, tutaj pan, taki pan zainstalowany... Pan Kaczyński to już powinien być na emeryturze, bo już mu się w głowie pomieszało. A takiego zmęczonego rzeczywiście wygląda, bo tak jak nie, pan premier Morawiecki głara. Przemawiał, to prezes tak przysypiał trochę taki... Nie tylko na zmęczonego. To już człowiek, któremu mózg się zlasował i nie wie, co mówi w ogóle. Mózg jeszcze i co? Mówi, że to... No i tam Donald Tusk i cała ta banda to jest mafia i nic więcej. No ale właśnie oni tak sugerują, że te przez 8 lat to teraz rządziła taka grupa przestępcza właściwie. I no to niech pan pieniądze wyprowadzali publicznie. Niech pan popatrzy, jak rządzili pozostali, pozostałe 8 lat. Wcześniej tam, wcześniej, poprzednio. Tak. No, to pan co odpowie na to pytanie. Ale właśnie ich tam nikt nie rozliczył tak naprawdę, bo może... Bo nie mieli za co. Ale właśnie tych z Platformy. Z Platformy? No. O, to PiS jest głupi, dlatego ich nie rozliczył. Oglądałam Sejm. Bardzo mi się nie podoba. Tak zaczyna mafia rządzić.
jak można nie mieć, największe ugrupowanie może nie mieć swojego marszałka. Ale to właśnie o to chodzi, że pani marszałek, no jak nie chcą, to nie mają. Z opozycji niedawnej łamała regulamin i wbrew opiniom prawnym reasumpcję głosowania. Baba, czy PiS trzeba rozliczyć i za co? Nie będzie gadać. Trzeba. A za co PiS trzeba rozliczyć? Za różne nieciekawe ustawy. O aborcji na przykład. Czyli pani jako kobieta wściekła? Tak, tylko w niektórych przypadkach, no bo uważam, że jednak no, jak jest już dziecko, no to trzeba jednak je wychować i urodzić. Donald Tusk mówi, że teraz trzeba ich, by pani ukarać za tam praworządność i łamanie. Już, to nie już dla mnie, to tylko polityka, to nie moje klimaty. Pan też uważa, że zamach na kobietę? Ja nie mam zdania. Nie rozliczać? No ona decyduje. Aha, jak tu pani zadecydowała, to pan też za rozliczeniami. Zgadza się. Rozliczyć PiS. Okej, okay. Niech będzie. Bo Donald Tusk chce rozliczać. Wypieprzone jaja. Chce się rozliczyć. Niech on się Tuska rozliczy. Sam rozliczy, wszyscy dobre. Praworządność łamana była, deptana, konstytucja. Który z nich zdobył w ogóle konstytucję? Z tych lewaków. konstytucja, a jakby zapytał się o ten paragraf, nie wie nic. Co? Dobra. Stałki się tylko kłócą. Rozliczać ten PiS czy nie? Bo Donald Tusk mówi, że musi być Sigma, kara no. Teraz. Sigma. Dla Tuska kara, niech on do Brukseli spieprza szybciej. No ale... Nie było Tuska, to spokój był w Polsce. Była konstytucja, mówi, łamana, deptana. Jak oni będą rządzić, to będzie konstytucja, Lasek. Tak? No tak mówią, że teraz przywrócą. Oszuści i nie ma gorszych oszustów jakim. No właśnie, oni mówią, że teraz przywrócą właściwy chyba porządek tak, Rukaszu, rzeczy. Trochę ma to sens. Oszustów nie ma jako Platforma Obywatelska. Do łapaki, spoko, do Ejmi, witam. Polityków. Tuska najpierw tam, żeby trochę ten grzbiet co trochę przygął, to by się nie mądrzył. Co? Że do roboty Tusk niech wypieprza? Jako Platforma Obywatelska. Do łopaty do cegielni wziąć. Polityków. Tuska najpierw. No ta, dobrze trochę, mówi, Sigma. Ten grzbiet co trochę przygął, to by się nie mądrzył. Co? A tych spisu nie? Oni dobrze byli? No bo... Ja i za tymi nie obstaję. Co mnie tam to obchodzi? Komu mówię, że Tuska się najwięcej mądrzy, to niech tam do cegielni. No ale przyzna pani, że jak ktoś narozrabiał, no to powinien ponieść konsekwencje. Niech dla imienia Szymon? Szymon Gej. Gwiazdka. No, nie wiem, czy on narozrabiał. Ja nie I widzę. Wiesz, jakby dajesz tą gwiazdkę po to, że jakby cię ktoś zapyta, czemu Szymon Gej, nie? To mu mówisz, że po to jest gwiazdka, żeby doczytać, nie? Jakby genezę NIK-u i tyle, nie? Rozumiesz? Widzę, żeby narozrabiał. Jak tak w książkach ludziom, jest. Brali, nie? Ale głównie swoim dawali, to jest ten problem, wie pani, że... A no i swoje... A tam ci nie dawali czemu swoje... Gej? Czemu Szymon Gej? A to widz nie jest gejem? A, bo tak strzeliłem. No to może być Szymon Bezgej. I ta, ale także dosłownie, Szymon Bezgej. Ale to PiS miał 8 lat, to mógł ich tam rozliczyć, a jakoś nie słychać. A teraz tu chce PiS rozliczać, niech się on sam rozliczy. Donald Tusk mówi, że ci co prawo łamali, deptali zasady, konstytucje, to za to muszą jak być rozliczeni. Jak kobietom jest? Dobra, bo nieważne. Zbrodnia była, to i... Zawsze czarna owca się w każdej kulturze znajdzie. Tylko, że w PiS po prostu co? Szybko to rozliczano. Natomiast w PO, no niestety zamiatano to pod dywan. Właśnie niektórzy mówią, że to w PiSie tak było, że wy pan na przykład nie, to NIK mówię. Składał nie, zawiadomienie koleżko. Do prokuratury, a prokuratura do szuflady. Nie. W sprawie telewizji, w sprawie... No ale no, na przykład to co chciałby pan na przykład, żeby telewizję publiczną skasowano? Tak. Żeby skasowano to nie, ale żeby była telewizją publiczną wszystkich Polaków, to tak. No tak, no. A teraz to jest taka, wie pan, raczej telewizja partyjna, jednej partii. No Rukaszu, nie chyba oba. No, ale większość może i ma pana rację, ale nie tak zupełnie do końca. No. Czyli pan uważa, że nie ma za co PiS-u rozliczać, a pan uważa, jest za co PiS rozliczać? Widzu, dasz nick dla Tomasz szybko, wymyślisz mi nick dla Tomasz, bo potrzebuję do Robloxa zaro. Za wszystko, za młodych ludzi. Donald Tusk teraz mówi, że trzeba ich rozliczać. W kampanii to w ogóle mówił, że oni będą siedzieć, że Trybunał Tomasz Stanu to będzie pieszczota. Że siedzieć będą, ale czy jest za co ich Tomasz wsadzać w tych więzieniach?
Dobra, nie czytam. Nie aż tak radykalnie, wie pan, że bez przesady, żeby ich posadzić, ale trzeba ich na pewno pieniężnie rozliczyć. Tyle, co oni się nachapali, czyli Pinokio, Morawiecki, miliony złotych, to i ja nigdy się nie dorobię przez całe życie takich pieniędzy. I po prostu uważam, że trzeba było ich rozliczyć po prostu, ale nie wsadzać, już bez przesady, nie ma za co tak naprawdę. Żeby grzecznie przynieśli, tak. Oddali pieniądze, co zabrali. Oczywiście. No, czyli według niego, jak jesteś politykiem, to tak jakby wynajmujesz pieniądze, taka pożyczka. I potem po prostu kończy się kadencja, oddajemy i dalej się kręci w dupę cyrk, ta? Ciekawe. Na wiązku nawet. A, to jeszcze na procent. Jak nie będą chcieli, no to dopiero wtedy. Znaczy, nie, no mówię panu, no jakieś prace społeczne, tego typu rzeczy by się przydały bardziej jak więzienie. No ale... To Tusk, wyobraź sobie, znaczy Tusk, ten, Morawiecki, że nie chce oddać 100 milionów na przykład, tak? Hipotetycznie. I ma to odrobić pracami społecznymi. To ile lat by robił? 1000 lat by zawiatał ulicę? Jak on ma to oddać? Ja pierdziele, co jest? Sadzać tylko do zamiatania ulic. Oczywiście i po prostu naprawiasz te szkody finansowo, tak jak mówię, żeby oddali te pieniądze. Jest za co? Niech odda 250 zł albo 1000 lat zamiatania ulic. Ta, wyrok dobry. W ogóle ten PiS rozliczać, panowie? Ja by zabrakło. 100 zł grzywny. Ja by zabrakło, żeby trzeba mówić o tym. No te wszystkie przekręty za te wszystkie wille plus, które Czarnek dawał swoim, za te wszystkie dotacje, za, no to jest za co, no. Tak, jest dokładnie za co. Donald Tusk mówi, że kara się należy. Ciekawe, czy się doczekały kiedyś rządu, że serio za, jak to się mówi, za korupcję rozliczą kogokolwiek. Bo korupcja zawsze jest niestety zamiatana pod dywan. Są jakieś staty, nie, w necie, że w jakim kraju korupcja jak jest tolerowana, czy coś takiego, że wiesz, że w Polsce to już korupcja to jest taki temat poboczny, że no tak, kradnie, wiesz, kradnie niby, ale chociaż trochę dają, nie? Trochę kradną, ale się dzielą, jest fajnie. No co to w dupę jest? Co to znaczy? Co to jest? Wczoraj wszedł mi złodziej na chatę, wiesz o co chodzi? Ukradł mi telewizor, ale chociaż PlayStation zostawił. Nice. Teraz Tuska trzeba rozliczyć. Pani marszałek Witek nie została wicemarszałkiem, bo Donald Tusk powiedział, że im się nie należą stanowiska, ale kara. No, on będzie tylko wszystkich tak, karał, człowiek. Bo on nie ma żadnego programu, tylko karanie. No ale panie marszałek, rzeczywiście tam te reasumpcje takie wątpliwe, bardzo prawnie zarządzała, że trzeba jeszcze raz głosować, bo przegramy i tak dalej. A już mam, ja mam już tego dosyć słuchania i... Zobaczy, co będzie. Jak ktoś nabroił, wie pani, to powinien... Najlepszym argumentem na rozliczenie PiSu jest sprawa ze szpitalami tymczasowymi podczas pandemii, które stały puste. No to jest ciekawe, ale wydaje mi się, że też to zamiotą niestety. Ponieść konsekwencje. Ale były takie afery, pamiętam. Tuski nie nabroił i go nie rozliczyli. No właśnie, może nie było za co, wie pani? O, no tak, tak, Borkaszy, no. Czy powinny ruszyć rozliczenia teraz na ostro? No bo Donald Tusk mówi, że trzeba rozliczać. Z panem Tuskiem i tyle mam do powiedzenia. Czyli nie rozliczać? Pana Tuska rozliczyć. No ale... I całą tą bandę zgrali z PO. No ale Donald Tusk mówi, że to tamci sobie, wie pan, przez 8 lat tam łamali. Z rejestru polskiego narodu i tak dalej. Konstytucję łamali, wie pan. I tak dalej. Witam, to, Damian. Dziękujemy, do widzenia. PiS przegrało, Donald Tusk mówi, że rozliczać trzeba PiS Absolutnie, to niech trzeba było porozliczać. No ale nie... 8 lat mieli i nie porozliczali. No. Właśnie o to chodzi. Szkoda, że nie porozliczali. No bo może nie było z czego, wie pan. No być może. Jakby teraz... było, to by pewnie rozliczyli. A teraz PiS z czego, jak oni tyle dobrego narobili? Ale konstytucja łamana, omijana, wyroki niepublikowane. To oni tak mówią, że była łamana. Ja uważam, że nie była łamana. Pieniądze wydawane bezpodstawnie na jakieś wybory, na przykład, które się nie odbyły. Nie było podstaw prawnych. 70 milionów wyrzucone w błoto. Nigdy nie było takiego rządu i takiego ładu, jaki był za PiS-u. Jakieś tam drobne błędy każdy miał. No. A Tusk to nie miał? No ale też, wie pani, trzeba uczyć młodych, że jak jest przestępstwo... Chyba nie ma, choć nie można.
To musi być kara teraz chyba, czy nie? A była za PO? No nie. Ja nie wiem. Nie, no mówię, że zapisu jak były tam popełniane. Nie było za nikogo. A jakieś były. No, tam. Zapisu ja nie. No Najwyższa Izba Kontroli co chwilę jakiś raport. Dobra ty, bo to jest tam takie świeże historie, ale na przykład komuna się skończyła w Polsce, to już taka duża zmiana. To kogokolwiek rozliczyli z komunistycznych władz? Bo teraz się zastanawiam. Nie przypominam sobie w sumie. Tak naprawdę to w dupę to jest chore wszystko. Ty, ostatnio kiedy kogokolwiek rozliczyli tak chociaż trochę, to chyba Niemców po wojnie, ale rozliczali ich też komuniści. To takie wszystko jest... Czyli świat jest dziwny. Świat jest troszeczkę popieprzony. Najlepiej siedzieć na chacie i grać w gry REL. Pluwa z siebie, że tam nieprawidłowości liczne, do prokuratury składają, a prokuratura, wie pani, do szuflady pan Ziobro i wkłada i nie ma. Pan Ziobro nie wkładał. A no tak, obuchy też się, które zostały, racja, no. Za PO było wkładane do szuflady, proszę pana. I oni się wezmą kurwa sami za rozliczanie. Ci, co no Sapkowski, co jest ty o rozliczaniu gada? Ile za Wiedźmina wziął stówę? Nie no, to nie on, żartuje chyba. Rozliczasz, niech siebie rozliczą. A to jest niewiarygodny człowiek. Nie wiadomo, czy to jest Polak, czy to jest Niemiec, za kim on idzie i co. Bo... No, Polak, takim jesteś. Tak, tego takim wszystkiego, jesteś. Że prawdziwy Polak dla mnie. To jest jeden. Jarosław Kaczyński. A, rozumiem, sadgę, no. Wie pan, ale było tych afer po prostu, no niezliczona ilość teraz, no i... Już nie wymieniajmy afer, Golden Bank, bank. Później ten Nowak, co to... O, Whippet, taka rasa psa. Przedniego rządu, ale ja mówię, za tego rządu PiSu były afery przez co chwilę. Albo jakieś pieniądze przekazywane na jakieś fundacje, fundacyjki, nie wiadomo, kto na jakiej podstawie. No to wie pan, Whippet. To wszędzie to można spotkać. To nie tylko w rządzie, ale wszędzie. Czemu obrzydliwy? Mają oddawać te pieniądze, tak mówili. Tak. Mogę pokazać tylko śmigło. Hola, racja. Hola, no. Hola po prostu, a nie Whippet. PiS trzeba rozliczyć, bo Donald Tusk mówi, że trzeba rozliczyć teraz. No PiS nasz rozliczał. No. A wie pan, jak niektórzy mówią, że każde grabią... Do siebie. No, to są te grabie. Ja też kupiłam, grabie akurat, widzi pan? Ile takie grabki? Fundacje, fundacyjki, Villa Plus, bardzo jakieś... Bardzo rzadko oglądam telewizję, żeby się nie denerwować. O. Dlatego żyję dłużej. No i może to jest jakaś... I grabie jeszcze, proszę pana. Mam 81 lat i muszę pracować. Także nic mi nie... Czyli PiS nie oddaje. Ten PiS. Ale to pani dzielnie sobie daje radę, no. Muszę. Nie, żeby nie iść zebrać, no. Za tego PiSu to niektórzy mówią, witam, że lepiej było emerytom, ale inni mówią znowu, że właśnie niedobrze było, że... Nie było... Nie poczułam tego, że mi lepiej, bo cały czas pracować muszę. Choć mam tyle lat. Powinnam trochę odpocząć, nie? Pani jest takim dozorcą, można powiedzieć. Tak. Trochę smutna, ale jak daje sobie radę, może lubi. Pani, ty, no, pytaj, czy ona musi, czy lubi pracować? Mówi, że chyba musi, nie? To lipa. Alternatywy 4, no, gospodarz domu. Anioł. On nie da krzywdy zrobić nikomu. Tak jest. Tak pani tak samo. Ja tak samo. Wczoraj mi się grabie popsuł i dziś musiałam wydać. Przepracowałam 42 lata i 8 miesięcy i muszę jeszcze dorabiać, mając 81 lat. To tak mi dobrze jest. To ile zapisem i teraz nie wiadomo za kim, bo teraz jeszcze nie wiadomo. Była 13, czynsz zdrożał, centralne zdrożało, woda zdrożała i co z tego? A to. Życzymy wytrwałości, powodzenia. Dziękuję. No to piszcie w komentarzach, co wy uważacie na ten temat. Czy polityków PiSu trzeba twardo, ostro rozliczyć? Czy w ogóle jest? Za co? A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku komentarzów. No dobra, dzięki za ten odcinek. Dam likę, bo oglądam to w sumie z widzem. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!